Jesteśmy dzisiaj na konferencji, która w podobnym wymiarze odbywa się w wielu innych samorządach w Polsce, bo protestuje Stowarzyszenie Samorządowe Tak dla Polski, również Stowarzyszenie Tak dla Opolskiego, które jest częścią Stowarzyszenia Tak dla Polski, ale przede wszystkim protestują po prostu samorządowcy i protestujemy my jako rodzice. Jesteśmy tu, żeby zaapelować do parlamentarzystów, którzy jutro będą debatować przy pierwszym czytaniu nad tymi zmianami o odrzucenie tych zmian, bo one są szkodliwe dla polskiej szkoły. Mówię to wprost, mówię to z przekonaniem. To są zmiany, które wprowadzają partyjną szkołę, szkołę upolitycznioną, a takiej szkoły absolutnie nie chcemy. Szkoła dzisiaj jest miejscem, które jest swego rodzaju społecznością. Społecznością, która jest tworzona przez rodziców, przez ich dzieci, nauczycieli, przez dyrekcję tej szkoły. To wszystko kształtuje się w takim samorządowym porozumieniu, w którym każdy z uczestników tego procesu, tej instytucji ma coś do powiedzenia, którego głos jest szanowany. Jest oczywiście nadzór kuratora, ale jest on w tej chwili taki, że nie podważa pozycji żadnego z tych ciał, o których mówiłem. Tymczasem zmiany, które idą w ustawie, zmierzają właśnie w tym kierunku, żeby pozbawić tej samorządności, upolitycznić szkoły w sposób taki, w mojej ocenie, jak to miało miejsce w PRL-u. Ja się w szkole uczyłem o różnych kłamstwach, wypaczeniach, bo to było w programie nauczania, zmuszano do tego i chyba teraz w tym kierunku również to ma iść. Mówię chyba, bo jednak mam troszeczkę nadziei na to, że jednak to się wszystko w taki sposób nie odbędzie. Nowy przedmiot, hit tak zwany, historia i teraźniejszość jako żywo przypomina te praktyki z lat wcześniejszych naszych szkół, 70., 80. i wcześniejszych, kiedy uczono nas wszystkich o nadrzędnej roli Związku Radzieckiego, o żołnierzach wyklętych przez wiele lat, nie mówiono o Katyniu również i nie chciałbym, żeby szkoła miała właśnie taki swój wymiar. Rodzice nie są świadomi tego, jak wiele negatywnych efektów dla ich dzieci, dla przyszłości ich dzieci niesie ta ustawa. Równolegle z pracami na temat, z tymi zmianami w prawie oświatowym są prowadzone od dłuższego czasu prace na temat statusu zawodowego nauczycieli. Już począwszy od naszego strajku w kwietniu 2019 roku, sygnalizują nam podniesienie pensum i w zasadzie pogorszenie naszych warunków pracy. Pan minister Czarnek i jego ekipa wymyślili, że owszem, widzą potrzebę, podwyższą wynagrodzenie nauczycieli, ale kosztem podniesienia pensum dydaktycznego. I to znacząco. Już jest propozycja 4 godziny wzrostu pensum dla wszystkich nauczycieli, a oprócz tego 8 godzin, tak zwanych godzin dostępności nauczyciela. Reasumując, ta podwyżka szłaby w parze ze zwiększeniem pensum, czyli byłoby przełożenie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej, bo to, co w tej chwili nauczyciel może zarobić w ramach godzin ponadwymiarowych, to teraz będzie do pensum i będzie się nazywało, że jest podwyższenie wynagrodzeń, a to praktycznie są te same pieniądze, a w niektórych sytuacjach nawet niższe, zmniejszenie funduszu socjalnego o 50%. Ma być zmniejszone świadczenie urlopowe, które w tej chwili wynika z karty. Ewaluacja ma być zastąpiona kontrolami, które mogą być bez zapowiedzi, dotyczyć znacznie szerszych obszarów i nikt wcześniej, dyrektor nie musi wiedzieć, czego dotyczy ta kontrola z wyprzedzeniem, tylko będzie się kontrolowało wszystko, co jest możliwe, na co się działa w szkole. Proponowane w ramach Lex Czarnek zmiany mają charakter czysto ideologiczny. One nie załatwiają żadnych realnych problemów, jeśli chodzi o oświatę i zarządzanie oświatą w takich miastach jak Opole. Nie mówią nic o finansowaniu, o problemach dotyczących braku nauczycieli, braku chęci do podejmowania tego zawodu. Czyli tak naprawdę skupiamy się na rzeczach, które są istotne z punktu kształtowania światopoglądowego. I to tylko jednego słusznego kształtowania światopoglądowego. Myśmy mieli już do czynienia kiedyś z kształtowaniem takiego człowieka homo sowieticus. Tutaj widzimy, że podobne zamiary ma nasz rząd po to, żeby tylko jedna ideologia wydawała się słuszną. Z przerażeniem patrzę, że zaraz obudzę się w latach 80., kiedy człowiek musiał się gimnastykować, żeby do końca nie powiedzieć to, co jest w podstawie, bo przez gardło to nie przejdzie i porządny nauczyciel temu twarzy nie da. Cała energia, która jest wprowadzana, zaczyna nas cofać
w rozwoju edukacji, w szkole, w której nie ma swobody działania, nie ma swobody wypowiedzi, nie ma swobody dobierania tematów i grup, z którymi chciałoby się współpracować, nie ma możliwości, żeby wykształcić obywatela, który będzie kreatywny, który będzie nowocześnie, swobodnie myślał. Pieniądze, które się proponują, one są w oświacie. One są tylko inaczej pokazane, inaczej policzone. Natomiast nie jest to dokładanie do oświaty i rozwiązywanie prawdziwych problemów. Reprezentuję małą gminę, gminę wiejską, ale bardzo rodzinną. I w imieniu właśnie takich wiejskich gmin, gdzie rodzina, gdzie dziecko, gdzie nauczyciel, rodzic ma ogromną wartość, apeluję o to, żeby prowadzić rzetelny dialog, dialog z fachowcami, czyli nauczycielami, ze środowiskiem społecznym, z organizacjami pozarządowymi, ale też z rodzicami. To ja jestem blisko nich, to ja mam realny wpływ nie tylko na wyposażenie, na infrastrukturę oświatową, ale również na finansowanie jej. O to apeluję jako wójt gminy, jako gmina, która zajęła srebrne miejsce właśnie w Europie za zarządzanie i prawidłowy dialog z mieszkańcami. Te wszystkie proponowane zmiany dotkną najmłodszych naszych obywateli, naszych mieszkańców, czyli dzieci i młodzież, która w tej chwili chodzi do szkoły, która za chwilę będzie podejmowała dalsze decyzje. W imieniu swoim własnym, jak i opolskiej młodzieży chciałabym wyrazić nasze wielkie zaniepokojenie proponowanymi zmianami w prawie oświatowym. Uważamy, że uderzają one w polskie szkoły, ich samodzielność, ograniczają rolę i kompetencje samorządów, jednocześnie zwiększając władzę kuratora, który niestety na poziomie centralnym będzie mógł jako jedyny decydować o tym, jakie organizacje społeczne będą miały prawo poprowadzić dodatkowe zajęcia w szkołach. My sami wiemy, jako Młodzieżowa Rada Miasta, że przy współpracy z Wydziałem Oświaty, z dyrektorami, i przy konsultacjach z rodzicami byliśmy w stanie poprowadzić wiele ciekawych inicjatyw i projektów w opolskich szkołach. My młodzi chcemy otwartej, wolnej, nowoczesnej i samorządowej szkoły, a nie ogromnego kroku w tył w jakości dla polskiej edukacji. Na własnej skórze przeżyliśmy ostatnią reformę edukacji, a więc zmianę gimnazjów na szkoły, które mają 8 klas oraz 4-letnie licea, na zmianę podstawy programowej, które zostały wprowadzone wbrew opinii niemalże całej społeczności związanej z edukacją w naszym kraju. Efektem tego był wielki chaos oraz wiele niepotrzebnych emocji. Między innymi dlatego dzisiaj tak gorąco protestujemy przeciwko ponownemu wprowadzaniu rozwiązań wbrew opinii dyrektorów szkół, nauczycieli czy choćby nas uczniów. Na zmianach dotyczących nauczania języka Opole straci 3,5 miliona złotych na dotacji docelowo. To jest bardzo duża kwota. Zupełnie jakby nie rozumiem tego kierunku działania, w którym krzywdzi się dzieci z Opola, bo nie wiem, co dobrego jest w tym, że dzieci z Opola nie będą miały dodatkowych zajęć z języka.